Hej, witam Was. Dzisiaj już otworzona koperta od Julii Collector. I tak, i tutaj mamy na sam początek mamy ekstra klasę, centkarski, za to nie będę wymieniał. Będę opowiadał o tym, że Legia już miała iść, już miała walczyć o tą Ligę Mistrzów, już ostatni etap, ale spadła. Spadła tylko przez to, że dali jakiegoś tam zawodnika, który nie miał grać, bo miał czerwoną kartkę. No i niestety, Legii w tym roku się nie udało. I właśnie teraz jestem na wczasach, nakręcam to na wczasach sobie, jak widzicie w tyle, kupiłem sobie takie zestawik. Z tyłu tutaj widzicie w tyle Lego. Byłem na wystawie Lego. Kto chce, to mogę się z nim zamienić za te karty. Dobra, i tutaj mamy, otwieramy, wiem co tu jest. Thiago Silva. To już mój chyba trzeci taki top master. Jak ktoś chce, to oczywiście zamienię, dlatego też jak ktoś nie ma, to się zamieni oczywiście. I lecimy dalej. Co tu będzie? Co mi tu pakowała Julia? I Furman, bardzo dobry zawodnik z Legii. Bardzo jej potrzebny jest. Eddie Carlos Diaz, Markal Andradina chyba. Przemysław Frankowski. Tam była gwiazda, najpierw była wschodząca, potem była gwiazda, potem była wschodząca. Gwiazdy i bramkarze. Tak, moja druga karta z bramkarzy. Olympiakos, no bo oczywiście ekstraklasy nie zbieram, dlatego właśnie druga karta. Tu mamy Ligę Mistrzów z tej edycji. Tu mamy ze starszej, tu mamy z tej i z tej, tutaj już nie było. I teraz dwie saszetki, które nam tutaj Julio wpakowałaś. Mam nadzieję, że coś fajnego nam się tutaj w tych saszetkach trafi. Fajnie, bardzo pięknie. Na sam początek mamy super naklejkę Holandii. Na drugi rzut oka mamy Gary'ego Cahilla z Anglii. Potem mamy Frediego Guarina. Rena Szwajcarii. Tutaj mamy z Bośni i Hercegowiny Salachowicza. Tak, najlepszą kartą była Holandia. Naklejką, przepraszam. I idziemy kolejny ten. Kurna, co się mi zasypało. Dobra, idziemy. Olivier Giroud na pierwsze oko. Kasiuke Honda na drugie, też bardzo dobry piłkarz. Moja, nie wiem, nie chcę wymawiać. Antunes. Marcos Royo. Teraz tutaj w tle gra. Dla jakieś tam kluby grają. Czekam na mecz Real Madrid. Atletico. To będzie, bo to powiedzieć, że taki ostatnie słowo ode mnie, to można powiedzieć, że będzie taki rewanż finału, tylko bez pucharu już. Tak. I ja Was żegnam. Polecam kanał Julii Collector. I zapraszam.